Dzień dobry, Szymon Mosznek, witam serdecznie przy mojej porannej kawie. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o różnicy w treningach na maszynach i wolnych ciężarach. Gdybyście spytali trenerów personalnych, co jest najskuteczniejsze w budowaniu masy mięśniowej, to 8 na 10 trenerów powie Wam jedno. Wolne ciężary. Dlatego, że jest taka utarta teza, że tylko wolne ciężary budują skutecznie masę mięśniową, a maszyny są złe. I dodatkowo tych 8 na 10 trenerów powie Wam, że nie należy ćwiczyć na maszynach, dlatego że, i tutaj już są podawane konkretne argumenty, jakoby maszyny były nienaturalne, wymuszały nieprawidłowe wzorce ruchowe, nie angażowały odpowiednio stabilizatorów, nie angażowały mięśni brzucha itd., itd., itd. Faktycznie odpowiedź na pytanie, czy trenować bardziej na maszynach, czy bardziej na wolnych ciężarach, nie jest taka oczywista. Bo teraz wszystko zależy od tego, komu się udziela odpowiedzi. Ja osobiście, jako trener personalny z 23-letnim doświadczeniem, mogę powiedzieć jedno. Dla osoby, która jest całkiem początkująca, bardzo dobrym wyjściem będą wolne ciężary. Z tego względu, że wolne ciężary angażują nieco więcej mięśni, angażują bardzo dużo mięśni pomocniczych, dodatkowo bardzo dobrze poprawiają koordynację i co ważniejsze, angażują tutaj stabilizatory. Czyli jeśli ktoś zaczyna ćwiczyć, trzeba założyć, że wszystko ma słabe, w związku z czym wykonywanie treningów na wolnych ciężarach, wolne ciężary, czyli sztangi, hantle i linki, będą tutaj przyczyniały się do harmonijnego wzrostu ciała, dlatego że taki trening będzie angażował dużo grup mięśniowych, stabilizatory i będzie angażował przede wszystkim mięśnie brzucha, stabilizując przy tym kręgosłup. Natomiast treningi na maszynach będą bardzo dobre dla osób nieco bardziej zaawansowanych, a im bardziej jest ktoś zaawansowany, tym bardziej powinien właśnie trenować na maszynach. I tutaj świetnym przykładem jest na przykład prowadnica Schmidta. Generalnie w internecie jest dużo krytycznych opinii dotyczących trenowania na Schmidcie, natomiast dokładnie 98% zawodowych kulturystów i prosów trenuje na Schmidcie. Dlaczego? No jeśli ktoś ma już bardzo duże mięśnie, one wymagają też bardzo dużych ciężarów. Czyli tutaj jeśli ktoś chciałby zbodźcować z tych prosów swoje mięśnie odpowiednio, no to wyobraźcie sobie, że miałby wyciskać hantle, które ważą 60, 70, 80 kg albo równie ciężkie sztangi. No tutaj trening na Schmidcie będzie o wiele lepszy. Ale to nie jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, że treningi izolowane czy treningi na maszynach będą Was kosztowały mniej energii. No bo wyobraźcie sobie, że musicie zrobić 30 serii na grupę mięśniową w tygodniu, to robiąc tylko i wyłącznie treningi używając wolnych ciężarów. Taki trening będzie niesamowicie wyczerpujący i będzie zużywał Wam sporo zasobów energetycznych. Natomiast wymienienie powiedzmy 30% serii z wolnymi ciężarami na ćwiczenia izolowane czy na maszyny przyczyni się do tego, że ten trening będzie w ogóle akceptowalny i adaptacja też nie będzie wymagała od Was tak dużych nakładów energii. Okej, ale ktoś może powiedzieć, no tak, ale przecież treningi z wolnymi ciężarami są lepsze w budowaniu masy mięśniowej, bo budują więcej masy mięśniowej niż ćwiczenia izolowane. Natomiast to nie jest do końca prawda, z tego względu, że badania nie potwierdzają takiej tezy. I tutaj świetne badania zorganizował Schwanbeck ze swoimi współpracownikami, które opublikowali w 2020 roku. I to były badania, które miały określić różnice w budowaniu masy mięśniowej, siły, poziomu wolnego testosteronu i kortyzolu w dwóch grupach, które wykonywały ćwiczenia wolne i wykonywały ćwiczenia na maszynach. Tutaj brało w tym udział 46 osób, mężczyzn i kobiet, z czego 26 osób to były kobiety, były to osoby młode. I ci trenujący trenowali przez 8 tygodni i wykonywali po 2-3 treningi w tygodniu, po 3-4 serie, robiąc od 4 do 10 powtórzeń. No z mojej strony mogę powiedzieć, szkoda, że te zakresy powtórzeń były tak niskie, dlatego że one budowały i siłę, i masę mięśniową. Gdyby te zakresy były powtórzeń nieco większe, można by prawdopodobnie zbudować więcej masy mięśniowej. I co też się okazało? Okazało się, że u wszystkich badanych
Nie było wyraźnych różnic między grubością mięśni czworogłowych i dwugłowych, porównując trening na wolnych ciężarach w treningu na maszynach. No to jeśli chodzi o trening nóg, były stosowane przysiady ze sztangą oraz przysiady na prowadnicy Schmidta. Co więcej, nie zaobserwowano istotnych różnic we wzroście masy mięśniowej nóg oraz siły w przysiadzie oraz siły w wyciskaniu sztangi leżąc na ławce poziomej, porównując do wyciskania również na prowadnicy Schmidta. W zasadzie jedyną różnicą, jaka została zaobserwowana, to był wzrost poziomu wolnego testosteronu u mężczyzn, którzy byli w grupie trenującej z wolnymi ciężarami. Faktycznie tutaj wzrost tego wolnego poziomu testosteronu był wyższy, natomiast no, nie do końca jest tak, że wyższy poziom wolnego testosteronu bezpośrednio przekłada się na budowanie masy mięśniowej. Nie stwierdzono żadnych różnic w poziomie kortyzolu między tymi dwoma grupami, w związku z czym faktycznie można powiedzieć, tutaj badanie Schwombecka nie wykazało statystycznie istotnych różnic w budowaniu masy mięśniowej i siły u ludzi ćwiczących na maszynach, porównując do ludzi ćwiczących na wolnych ciężarach. Dlatego od tej pory, jeśli będziesz chciał wybrać swój przyrząd i swój przybór, wybierz taki, który Tobie odpowiada. Ja ze swojej strony zawsze jestem za tym, żeby trenować w 70% na wolnych ciężarach, w 30% można stosować maszyny i ćwiczenia izolowane. I to jest taki przepis, który wiem, że się sprawdza i sprawdza się u moich podopiecznych. Dlatego stosuj taki rodzaj treningu, który daje Ci najlepsze rezultaty, dlatego że powinieneś zawsze zadać sobie pytanie, co na mnie działa najlepiej. Dlatego stosuj ćwiczenia na maszynach, stosuj ćwiczenia na wolnych ciężarach, stosuj różne zakresy powtórzeń, a na pewno osiągniesz sukces. Jeśli ten materiał Ci się podobał, łapka w górę, subskrybuj kanał, żeby dostawać informacje o nowych filmach, a ja zapraszam Was do oglądania następnych materiałów.